wszyscy, którzy byli na stadionie, chyba widzieli, że grę, którą żeśmy dzisiaj zaprezentowali, to troszeczkę odbiega od standardów Ekstraklasy. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo myślałem, że po tych indywidualnych błędach popełnionych we Wrocławiu troszeczkę się podniesiemy, a niestety nie udało nam się to. Co mogę powiedzieć? Mogę przeprosić kibiców za grę swoją i GKS-u Bełchatów, bo naprawdę GKS Bełchatów nie przyzwyczaił do przegrywania na swoim boisku, a w takim stylu to już jest naprawdę żenujące. Nie wiem, co im powiedzieć. Bardzo mi przykro z tego powodu. To, że wchodzą juniorzy, no to myślę, że żeśmy sobie zaprzepaścili we Wrocławiu grę o europejskie puchary i myślę, że ten chciał dać szansę wychowankowi. Ja to rozumiem i nie mam do tego żadnych pretensji, a czy nie widać różnicy, no to wy dziennikarze już jesteście od tego, żeby to oceniać. To znaczy, no wie pan, no, ciężko mi powiedzieć, w czym tkwi problem. No bardzo słabo żeśmy zagrali, ja nie wiem czy ten mecz w tym Wrocławiu nas tak zdołował. Ja przynajmniej po tym swoim indywidualnym błędzie miałem taką chęć rewanżu, chciałem się zrewanżować za ten mecz w tym Wrocławiu. No i bardzo mi przykro, że się to nie udało. No naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, bo to, co żeśmy dzisiaj po prostu wyprawiali na tym boisku, no to tragedia. No nie wiem, co mam powiedzieć, bo po prostu na to się nie dało patrzeć. No nie dziwię się, że się ludzie tak zachowywali, jak się zachowywali, bo trybuny nie pomagały, ale się nie ma co dziwić. To znaczy, ja uważam, że na boiskach Ekstraklasy zawsze jest jakaś presja, bo każdy gra jakoś tam na swoje nazwisko i każdy powinien się pokazać z jak najlepszej strony. Dlatego takie mówienie, że nie ma presji, to nie, bo myślę, że tak samo ludzie płacą za bilety, chcą coś dobrego zobaczyć, tak samo my jakieś pieniądze dostajemy za to, że wybiegamy na to boisko, dlatego to powinna być już dla nas presja i ja myślę, że dzisiaj nie pokazaliśmy tego, na co nas stać. No nie wiem, co mam już naprawdę mówić, tak, więc przykro z tego powodu, że dziękuję panu bardzo, dobra? Dzięki bardzo. Dzień dobry. No przede wszystkim mamy jeden problem z głowy. My przed tym spotkaniem nie mieliśmy jeszcze zapewnionego matematycznie utrzymania się w lidze i wydaje mi się, że na boisku było widać, że byliśmy bardziej zdeterminowani, żeby odnieść tutaj zwycięstwo albo chociaż zdobyć jakiś punkt. Widzieliśmy, że GKS Bełchatów praktycznie stracił szansę na jakiekolwiek myśli o europejskich pucharach. Na trzy kolejki przed końcem ta strata była zbyt duża. Ale z samego spotkania nie jestem zadowolony. To był mecz taki jak atmosfera na trybunach. Troszeczkę takiego festynu. Zawodnicy też w pewnych momentach dostosowali się do tej atmosfery, jaka była na trybunach. W pierwszej połowie zbyt ostrożnie, zbyt bojaźliwie wyszliśmy na to spotkanie. Przypominało mi to mecz w Łodzi z Widzewem, tylko tam przegrywaliśmy do przerwy 1-0. Rzeczywiście w drugiej połowie zagraliśmy troszkę odważniej i to już wystarczyło, aby wygrać ten mecz. Także jestem zadowolony, ale z drugiej strony być może troszeczkę masochistą, bo mimo wszystko wolę drużynę moją taką, jak zagrała w meczu w Chorzowie, gdzie zdobyliśmy tylko jeden punkt, ale mieliśmy mnóstwo sytuacji, graliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie. Tak samo jak w Łodzi w drugiej połowie stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji, nie powinniśmy tamtego spotkania przegrać. Dzisiaj mimo to, że mamy trzy punkty i wiemy, że w piłce wszyscy żyjemy tylko i wyłącznie z wyników, to jednak z gry nie mogę być zadowolony. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Trener gospodarzy, panie Maciej Bartoszko. No cóż, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że na pewno nie możemy być zadowoleni z naszego występu. Coś nam się posypało w drugiej połowie we Wrocławiu i można powiedzieć, że dalsza część tego była widoczna dzisiaj. Zespół mimo zapowiedzi, mimo rozmów zespołowi nie udało się dzisiaj zrehabilitować przed własną publicznością. Może faktycznie zabrakło trochę tej determinacji. Wyglądało to tak, jakby pewien pompowany balon przez pewną część tego sezonu po prostu we Wrocławiu tej.
i ciężko nam się zebrać w całość. Nie będę, myślę, że może należy poruszyć pewien też temat wszystkich tych kiksów i sytuacji, które nam się w tych ludzi trafiają i tego, w jaki sposób przebywamy te spotkania. W dzisiejszym meczu też bramki straciliśmy, można powiedzieć, w kuriozalny sposób. Tak to wygląda, no. Nie wygląda to najciekawiej. Sami Państwo widzicie, jak to dzisiaj wyglądało. Nie można powiedzieć, że chłopakom jakby się nie chciało, że to, jeżeli sobie mówimy, że wychodzimy, że trzeba zagrać, że trzeba zagrać dla kibiców, dla siebie, no ale to po prostu nie wychodzi. Gdzieś to ciśnienie nas spadło i przede wszystkim przed następnym meczem to musimy zebrać się w sobie, żeby tu do końca ligi jeszcze zdobyć jakieś punkty.